Witam panowie, dwa tematy dzisiaj poruszę. Założenie haka do BMW X3 i w tym samym samochodzie wymiana amortyzatorów z tyłu. Będę tak mieszał tymi dwoma tematami, ponieważ jakby no trochę, nie do końca mają to ze sobą wspólnego te dwie rzeczy, ale wszystko się dzieje na tyle. Więc żeby zamontować hak z tyłu, no to wiadomo, trzeba ściągnąć tylny zderzak. Żeby ściągnąć tylny zderzak, no to tak, tutaj mamy tą listwę, taką o osłonę, ją podważamy od spodu i ściągamy. Ona jest tylko i wyłącznie na zaczepy. Pod tą listwą będą śrubki takie, nie wiem, tam z 6 śrubek odkręcamy, będą one od razu widoczne. One są przymocowane do takiego plastikowego absorbera wstrząsu, że tak powiem, jakby ktoś tam stuknął. Według mnie trzeba ściągnąć nad kole, co najmniej w jakimś kawałku, tak? Co najmniej do połowy, bo tutaj są śruby, poza tym śruby się będą znajdowały pod nadkolem, także ja uważam, że trzeba ściągnąć. Żeby ściągnąć w ogóle nad kole, niestety musimy ściągnąć też tą listwę ozdobną. Żeby ściągnąć tą listwę ozdobną, te klipsy, spinki, które tutaj są, które się wciska, one są jednorazowe w BMW, czyli BMW zastosowało jednorazowe spinki. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć spinek wciskamy, ściągamy to i mamy dostęp już później do ściągnięcia nadkola. Bez ściągnięcia tej listwy ozdobnej, jakby nazwijmy to, tego nadkola w sumie, nie ściągniemy nadkola tego już plastikowego, dlatego że to są tu bezpośrednio są połączone nadkole jest z tymi otworami na stałe. Także musimy tego się pozbyć, żeby mieć swobodny dostęp do odkręcenia tylnego zderzaka. Nadkole jak się odkręca nie będę instruował, bo to jest wszystko widoczne. Są tutaj śruby, tam są na dziesiątkę, także to mamy odkręcone. Pod spodem, pod zderzakiem, jak tam od spodu zajrzymy, tam też są przymocowane śruby, w sumie banalne, proste, nie będę mówię, już podnosił samochodu, bo mógłbym podnieść, ale nie ma sensu się rozdrabniać. Odkręcamy, odczepiamy ewentualnie czujniki, żeby nie pourywać od PDC, od czujników przewody. Ściągamy zderzak plastikowy. Z boku tutaj jest tylko i wyłącznie na wcisk. Tutaj nie mamy nic. Tu jest tylko taka szyna wciskowa. Tu na końcu jest przymocowana śrubą, ale to mówię, jak ściągniemy nad kole, to tam będziemy mieli dostęp od tamtej strony do odkręcenia zderzaka. Zderzaka jak się pozbywamy, później pozbywamy się takiej plastikowego, tego absorbera, tak jak powiedziałem, który jest nad belką stalową. Później pozbywamy się czterema śrubami, jest przykręcona belka stalowa, którą wyrzucamy docelowo, żeby przykręcić w zamian za nią hak. No hak to w zależności od finansów, albo bierzemy z odkręcaną kulą, albo ze ściąganą na kluczyk, albo różne są systemy, także to według uznania i według zasobności portfela. Bardziej teraz się skupię na tym, jak podłączyć elektronikę. Mam bałagan, ale ja wciąż mam tylko i wyłącznie dwie ręce, panowie, także nic mi nie przybyło i tak będzie trzeba troszeczkę lawirować. Żeby podłączyć elektronikę do haka, to bezwzględnie polecam zakup modułu. To jest jakby elementarz i podstawa, żeby to działało dobrze, bez zastrzeżeń i bezpiecznie przede wszystkim, tak? I moduł to jest takie urządzenie, które jakby zasila ten hak zupełnie całkowicie odrębnym zasilaniem. Czyli od modułu są poprowadzone przewody bezpośrednio do świateł, do tych samych, które zasilają światła w samochodzie, ale one są tylko impulsem, żeby podać właściwe napięcie, osobne zupełnie, nie ze świateł naszego samochodu, tylko zupełnie osobne. Jest całkowicie moduł podłączony osobno do plusa i do minusa samochodu, do akumulatora musimy to podłączyć. Dwa przewody są plus i minus. I zasilanie świateł się bierze bezpośrednio z tego właśnie zasilania podłączonego do akumulatora. Przewody ze światłem są impulsem tylko, czyli tak jak powiedziałem, podłączamy dobrym miejscem, ja uważam osobiście jest tutaj miejsce na moduł, bo tu jest dużo miejsca, fajne są przewody na wierzchu, także super tutaj jest miejsce na to. Blisko mamy skrzynkę, gdzie montujemy sobie plus, bardzo ładnie, poza tym minus też tutaj ja podłączyłem akurat pod spodem, pod tym jest oryginalne przyczepienie do karoserii przewodów masowych i ja tam też się podpiąłem pod tą masę. Można oczywiście zrobić to na klemę, ale ja uważam, że tu na klemę nie jest potrzebny dodatkowy przewód, także najlepiej szukać takiego rozwiązania przy nadwoziu, tak, przy karoserii. Jeżeli chodzi o przeciągnięcie przewodów do sterujących, te, które będą odpowiadały za sterowanie już bezpośrednio zasilania hakiem, to ja tutaj, tak jak no mówię, trochę bym pokazał Wam dokładnie, przeplotłem tędy i tak naprawdę wiązka w tym samochodzie, jeżeli chodzi o prawą stronę samochodu i o lewą, to ona i tak skupia się na prawej stronie auta, czyli zasilanie, które jest tutaj podłączone do prawego reflektora, tutaj widać to, tu przewody są i idą.
One są tutaj widoczne. Jak ściągniemy, żeby ściągnąć w ogóle tą osłonę, która tutaj zasłania nam te kable, to dotykamy tego przycisku, tak? Naciskamy, tu ściągamy tą osłonę, gdzie jest oryginalnie w tym trójkąt bezpieczeństwa. Ściągamy, mamy dostęp do tych przewodów. Tutaj w tych przewodach szukamy tak. W lampie będziemy mieli takie następujące kable. Będzie prawa postojówka, prawy kierunkowskaz i bodajże... nie mgielne, tylko zaraz, co tu było jeszcze jedno, jeszcze nie pamiętam teraz. No nieważne, trzy przewody mamy wzięte z lampy. Teraz tak, ta wiązka, którą tutaj widzimy, ona nam prowadzi przewody do klapy. A do klapy, dlatego że w klapie mamy światła przeciwmgielne. One są tylko i wyłącznie w klapie, dlatego musimy pobrać impuls z wiązki, która idzie do góry. Tutaj jest dobre wyjście i jest dobry według mnie punkt pod zaczepienia. Te złączki to są takie, jak dostarcza producent haka, ale możemy to zrobić w sobie tam najlepszy sposób, ale ja uważam, że akurat te rozwiązanie jest całkiem dobre, także nie ma co kombinować, te złączki są dobre. Także, tak jak powiedziałem, prawy kierunkowskaz, postój prawy. Nie wiem, czy tu jest wsteczny teraz, nie pamiętam. Tak, wsteczny chyba. I tutaj jest światło... Nie, przepraszam, najmocniej. Najmocniej przepraszam. Światło przeciwmgłowego... Nie, dobrze powiedziałem. Dobrze, stop, wróć. Wstecznego nie ma, przeciwmgłowe jest. A jeżeli chodzi o lewe światło stamtąd, to nie ma potrzeby przeciągania aż przewodu tam pod lewą stronę, dlatego że tak jak powiedziałem, wszystkie przewody tutaj, tak jak widać, idą od lewego światła i tak na prawą stronę karoserii i one są prowadzone już do przodu. Tutaj prawą stronę wiązkę. I tutaj dobrze można się wpiąć na tej przestrzeni, gdzie jest lewarek. Tutaj, tam może jak zobaczycie, to ja się tam wpiąłem z dwoma przewodami tak naprawdę, bo po lewej stronie mamy tylko i wyłącznie lewy postój i lewy kierunkowskaz. A całą resztę podpinamy sobie, tak jak już tutaj pokazałem, w tej części tutaj karoserii, tak? Pozostałe przewody przeciągamy tutaj sobie i ja wyszedłem bardzo ładnie, bo tutaj pod zderzakiem są takie dwie gumy, które wyprowadzają przewody na zewnątrz. Jedna guma jest okrągła, która wyprowadza przewody do czujników parkowania. Ona jest oryginalnie wyprowadzona i z instalacją, a druga to jest taka zaślepka gumowa, tak? Mniej więcej w tym miejscu. I tą zaślepką gumową pięknie robimy sobie dziurkę bardzo dokładnie i przeprowadzamy oryginalne tę wiązkę, co idzie od modułu, do haka, tak? Tędy sobie ją przypinamy i wyprowadzamy na gniazdko haka. Także bardzo ładnie w BMW można to wszystko wyprowadzić. Zresztą w każdym samochodzie można ładnie to wyprowadzić, ale tutaj ja pokazuję rozwiązanie już od razu gotowe, którędy wyprowadzam i którędy, gdzie jest moduł podłączony. Także mamy opracowany temat modułu. Działa to oczywiście bez zastrzeżeń, bo tak powiedziałem, jest bezpiecznie to wszystko zrobione. Nawet jakby cokolwiek, nie daj Boże, jakieś zwarcie, to moduł nam się na bezpieczniku rozłączy, bo mamy na plusie bezpiecznik i nie robimy jakiegoś spustoszenia w całym samochodzie. To tyle, ja myślę, a propos haka. Tam to są tak banalne rzeczy, jeżeli chodzi o założenie tego plastikowego zderzaka, że ja nie będę tam omawiał, jak, co, gdzie, jaka śrubka, bo to jest bez sensu. W zderzaku w każdym razie, jeżeli chodzi o hak odkręcany, zresztą chyba inny tak samo, trzeba wyciąć taki kawałek plastiku. Tam producent pokazuje dokładnie, jak to zrobić, także to też jest banalne, proste. Możemy też, jak mamy hak odkręcany, to jak go odkręcimy, to założyć oryginalną zaślepkę, która jest w tym zderzaku BMW, która zaślepia jakby ten otwór do haka i to jest całkowicie niewidoczne, jeżeli oczywiście chcemy się pozbyć tej już końcówki. No. Teraz przejdźmy może do tematu amortyzatorów. Troszeczkę bardziej taki może nawet nie karkołomny, bo podobny temat jest i tego. Nawet prostszy jest temat, ale jest dosyć sporo rozkręcania. Dlatego, że amortyzatory są przykręcone, wiadomo, no, do nadwozia samochodu i niestety czy stety to miejsce przykręcenia amortyzatorów jest tutaj pod tą tapicerką, czyli na tej, mniej więcej na tej wysokości. Nie ma innego dojścia absolutnie do tego, do odkręcenia, do wymiany w ogóle amortyzatorów, jak tylko i wyłącznie pozbycie się tej tapicerki. Nie ma innej możliwości, tak? Bo od strony nadkola nie jesteśmy w stanie odkręcić górnego zawieszenia amortyzatora, tego co tam widać. Dlatego, że ono jest przykręcone odgórnie na trzy śrubki, na klucz 13. I jest to tutaj. I tak jak z prawej strony musimy pozbyć się całego nadkola, dosyć karkołomne zadanie, tak z lewej strony o tyle jest dobrze, że jak pozbędziemy się tej osłony tutaj, po lewej stronie do schowka, bo tam jest też schowek oczywiście, możemy coś tam
sobie schować, jak widać, to tam, jak się wgłębimy, tam nie widać może telefonem, ja tam jestem trudny. W każdym razie, jak tutaj włożymy rękę w ten sposób i nawet głowę sobie tutaj włożymy, to tu będziemy widzieć pod tapicerką, pod wygłuszką, jak ją odsuniemy, już pojawią nam się te trzy śruby, które trzymają na górze amortyzator, tak? To jest no po prostu, czy my chcemy wymienić amortyzator, czy chcemy wymienić tylko i wyłącznie odbój amortyzatora, osłonę amortyzatora, która chroni nam przed błotem, przed jakimś kurzem, czy przed wodą amortyzator. O, to jest bardzo ważne według mnie. To jest jakby klucz i elementarz do tego, żeby ten amortyzator długo działał, sprawny, to no niestety tam się obrywa ta gąbka, czy to tworzywo, które opada później ten kapturek, który chroni nam bezpośrednio amortyzator, i też, żeby wymienić właśnie ten system chroniący, to trzeba amortyzator po prostu wykręcić, inaczej się tego nie da zrobić. Tak czy siak, w jedną czy w drugą stronę musimy odkręcić ten amortyzator właśnie tutaj, bo on jest na tym poziomie mniej więcej zamontowany. Tu, pod tapicerką. Lewa strona, jak powiedziałem, odkręca się tylko i wyłącznie tam ręką sobie poradzimy. Ostrożnie trzeba uważać, żeby żadna nakrętka nie spadła nam pomiędzy tapicerkę a jakby nadwozie, dlatego że jak to nam spadnie, no to oczywiście możemy olać, ale ja takich rzeczy nie robię i za wszelką cenę wydobywam tą nakrętkę, czy bym musiał się pozbyć tego boczku. No ale mi się udało to oczywiście zrobić dokładnie bez konieczności rozbierania boczka. A z tej strony, tak jak powiedziałem, troszeczkę system jest no dosyć karkołomny. To pozbywamy się, to zwyczajnie tutaj klikamy, odsuwa się nam ta pokrywa, tak, boczna. Później pod pokrywą boczną ja będę pokazywał, gdzie są śruby z mocowaniami. I wy sobie tam po swojemu, jeżeli chodzi o kolejność, to też tam ustalicie. Tutaj, jak widać, to jest przyczepione, tutaj jest śruba. Tutaj są dwie śruby, tu, proszę bardzo zobaczyć, tu jest jedna, tu jest druga. Musimy się tego pozbyć, dlatego że wszystko musimy się pozbyć po to, żeby ten bok, ten, był gotowy do odsunięcia. Jak go nie odsuniemy, to zobaczcie, tutaj przy samym nadwoziu jest to, tu nie mamy żadnej możliwości włożenia ręki. Musimy się mocno pozbyć, żeby to na bok odchylić, żeby tutaj wsunąć rękę do tych właśnie trzech śrub amortyzatora. Czyli tak, pozbywamy się, luzujemy te śruby, całkowicie odkręcamy. Później pojawia nam się taka historia, że to jest niby ruchome, tak jak widać, bo odkręciliśmy te dwie śruby, ale jednak dalej jest, tutaj to trzyma. Tak jak widzicie, to musi przeskoczyć jedną, o, musimy zrobić coś takiego. Tu też jest śruba, tu pod tym, tu jak widać, o, tu pokazuję palcem. Żeby dostać się do tamtej śruby, to ta kratka, ta zaślepka, która jest tutaj, ona jest tylko i wyłącznie na wciski. Zobaczcie, dół jest wsuwany, tak jak widać, tu, dół, wsuwamy tylko i wyłącznie w ten sposób, tak? A góra są trzy zatrzaski, proszę, widzicie je, trzy zatrzaski. I te trzy zatrzaski, jak włożymy tutaj jakiś od góry delikatny śrubokręt, to odsuniemy te trzy. I to musimy odsunąć, dlatego że tutaj jest też śruba mocująca. Teraz tak, jeżeli chodzi o tą osłonę tutaj, od tapicerki, to ją tylko i wyłącznie do góry lekko podciągamy i ona jest na zatrzaskach. Musimy się jej pozbyć bezwzględnie, bo inaczej też nie odsuniemy tego. Dalej. Żeby się tego pozbyć, musimy ściągnąć również tą część tapicerki. To, ten boczek osłaniający nadkole. A żeby się tego pozbyć, zobaczcie, jak to jest mocowane. Zobaczcie, jak to jest mocowane. Tutaj masz takie dwa wpusty, jedno i tu jest drugie. I tu wchodzą te dwa zaczepy, czyli ten i ten. Wchodzą pionowo, odgórnie, jakby w to. Ja to teraz może muszę się tu trochę przygotować, bo tak, to jest ten plastik, o którym powiedziałem, że trzeba się go również pozbyć. On jest na wcisk, ten tutaj górny, do góry podciągamy i on jest tego. Musimy najpierw ściągnąć ten plastik, najpierw się go pozbyć, żeby sprawnie później ściągnąć to. Dlatego, że jak jest ten plastik założony i to plastik się licuje z tym i nie mamy jak pociągnąć, a żeby pozbyć się tej tapicerki, musimy zrobić pewny i stabilny ruch w ten sposób w dół. Ciągniemy to w dół, bo tu jest zaczep, proszę bardzo sobie zobaczyć. Tu jest zaczep, tu jest ten otwór i w ten otwór wchodzi dosłownie tutaj ten zaczep, tak jak widzicie. I jego trzeba w dół pociągnąć nieco. Czyli tak, ciągniemy w dół i odpinamy. Później idziemy do góry i tego się pozbywamy. Tylko i wyłącznie w ten sposób to jest do ściągnięcia. W żaden inny. Dlatego wcześniej ten plastik jest skazany do ściągnięcia. Tutaj też macie, zobaczcie, tutaj macie, pojawi wam się później, w tym miejscu również śruba. Przymocowana ta tapicerka. Wszystkiego niestety trzeba się pozbyć. Również to, ta osłona tego tutaj
fotela, tak, docelowo, bo tutaj zakleszcza się fotel, też trzeba się to tego pozbyć. To jeżeli chodzi o to, o jak to wygląda od drugiej strony, to zobaczcie, to są też tylko i wyłącznie zaczepy i góra ma takie ruchome te zaczepy. Musicie sobie sami wydedukować, jak to ściągnąć, jak się tego pozbyć, bo no, jest to proste, ale mówię, wymaga troszeczkę gimnastyki. To mamy, czyli tak, rozkręciliśmy już tą tapicerkę, to jest ruchome, tak jak widzicie, tak? Mamy to wszystko ruchome i jak mamy to ruchome, no tu też bym musiał, cholera, wiecie co, ja też odkręciłem, nie ma tu nawet dyskusji. Tu jest śruba, tam, w głębi jest śruba dziesiątka, tak jak tam pokazuję, tam. Tu od góry, jak to mamy ściągnięte, to tu od góry dziesiątką śrubą odkręcamy jest śruba. Jak ją poluzujemy, to poluzuje nam się ta część delikatnie i ta. Ściągnięcie tego to nie jest też takie proste, dosyć karkołomne, bo najpierw by trzeba było ściągnąć to, żeby później ewentualnie wyciągnąć to, ale nam się to poluzuje, a jak to nam się poluzuje, to sprawniej zejdzie, bo zobaczcie, to też nie jest teraz takie proste, jak to jest skręcone, żebym ja to odchylił, bo wciąż trzyma pomiędzy tym a tym, trzyma nam ten plastik. Także musimy go poluzować, ja już nie chcę mi się go kolejny raz poluzowywać, bo już go miałem poluzowanego. Musimy to poluzować, żeby tą część tapicerki odchylić. Ona i tak nam nie zejdzie, ta tapicerka, dlatego że ona jest przymocowana, niestety, dosyć, powiem szczerze, tak dziwnie nawet to jest zrobione, dosyć za bardzo skomplikowane według mnie, jak na wymianę amortyzatorów jest ta tapicerka, powinno być jakaś tutaj rewizja z boku zrobiona i to było lepsze. Tam też jest przymocowana ta tapicerka, także ona nam się tylko i wyłącznie da odchylić, panowie, czy po prostu... odchylamy i jak odchylimy, tu jak sobie zrobimy jakieś tam, nie wiem, 20 cm, to ręką już mamy dostęp do najważniejszej rzeczy, czyli do tych trzech śrub, które mocują amortyzator. Wiadomo, że amortyzator ma punkt podparcia na nadwoziu i na dole, na zawieszeniu, tak? I na dole to jest banalnie proste, bo tam jest jedna śruba, także to jest widoczne. Tego nie omawiam, bo jakby to jest proste. Mówię tutaj tylko, żeby nie połamać i dostać się do tego elementu tutaj tapicerek, tak? Żeby tego tutaj nie uszkodzić, żeby sobie nie narobić bałaganu, bo nie ma sensu. Po prostu jak ja już przez to przeszedłem, to wy będziecie mieli jakąś tam wiedzę, jak to szybko zrobić. Ja myślę, że wszystko omówiłem, tak jak tutaj sobie przypominam, raczej nie zapomniałem nic, tak jak powiedziałem a propos tych śrub i tak dalej, tu a propos tego korytka, to też się pozbyłem, bo to jest, mówię, to jest taka robota łączona, hak plus amortyzatory tylne, one już były dosyć mocno, były zużyte i ja postanowiłem oczywiście wymienić, także to też tego korytka musiałem się pozbyć i tutaj ono się na dwóch śrubach tutaj jest mocowane i tutaj jakby się wciska się je tu i kładzie się na ten, nie? Także to też jest w miarę proste, a po to, żeby właśnie dostać się do tych przewodów, tak jak wam pokazywałem a propos montażu haka, nie? No, tutaj tam mamy oczywiście tapicerkę, znaczy nie tapicerkę, tylko gniazdko do podpięcia ewentualnie, także tutaj no... poradzicie sobie. Aha, tutaj, tu w tym miejscu macie klipsa montażowego. Tutaj nie ma śruby, tylko tu jest akurat klips montażowy, nie? A śruby są tylko tak. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Z tamtej strony, tak jak pokazałem, jak ściągniemy już tą tapicerkę, ten element tapicerki, to tam też nam się pojawia śruba. I chyba to wszystko, jeżeli chodzi... A, co ważne, nie wszystko, bo tu jest taki element do rolety mocujący. O, tak jak teraz wam pokazuję. To oczywiście zachodzi na to, tamto zachodzi na to, no to tak z logiki sobie tutaj już to porobicie. To jest nieważne akurat. Tu chodzi o to, że to też trzeba bezwzględnie zdemontować, bo inaczej też nic z tego nie będzie. No niestety mówię, demontażu jest dosyć sporo. Widzicie te dwie śruby tam? To są takie śruby metryczne na imbusa. Ja je tu pokażę. Tego typu śruby. Imbus... Nie, Torx akurat. Torx i to odkręcamy. No to są tego typu śrubki, ja tam odkręciłem z tego tematu boczku, nie? Niby niedużo, ale powiem wam szczerze, taka robota dosyć irytująca, chociaż no wszystko jest do zrobienia, tak? Powoli, spokojnie, żeby nie połamać, wszystko jest do zrobienia. Myślę, panowie, że wszystko omówiłem, że skumacie, co, jak i o co chodzi, że tutaj nie wymaga. Mógłbym jeszcze dorzucić, co jeszcze mógłbym dorzucić, bo tutaj a propos klapy, coś bym wam mógł dorzucić takiego na szybkiego do materiału. Jeżeli ktoś by chciał zdemontować tą listwę tapicerki, a bardziej chodzi o to, żeby na przykład wymienić przycisk mikrostyk klapy, to musimy ją ściągnąć, bo inaczej się tego nie pozbędziemy, no to jest nas na wcisk. Najpierw pozbywamy się tej tapicerki tutaj wewnętrznej w samochodu, to też jest wszystko na wcisk, ja nie mam tego przy sobie, ale to wszystko jest na klipsy, odpinamy. Tam jest w dwóch miejscach, bodajże są śruby, ja już teraz nie pamiętam, kurde, nie chcę was wprowadzać w błąd, ale gdzieś tam zdaje się jest jakaś,
Jakaś śruba, nie pamiętam teraz, czy to jest tylko i wyłącznie na wcisk. Może na wcisk tylko, bo widzę, że tutaj nie ma miejsca na śruby, także chyba przesadziłem. To jest na wcisk. Później są, to jest przykręcone, ta listwa jest w dużej większości na takie klipsy mocowana, w dużej, bo tu mamy jeden tam z boku, tu mamy drugi. Później tutaj pojawi nam się, zaraz wam powiem. Pojawią się kolejne te wciski, ale też mamy, panowie, tutaj musimy się pozbyć jedyne dwie śruby, jakie są. To są tutaj, tuż obok mikrostyku, obok światełek, które są do podświetlania tablicy, tu mamy dwie śruby na krzyżaka, tak? I je odpinamy. A reszta jest wszystko na wcisk. Także musimy od tej strony tą tapicerki, ja bym polecił ściągnąć wewnętrzną tapicerkę, dlatego że jak nie ściągniecie, można oczywiście kombinować, wypinać. No można. Nie ściągać tapicerki i podważać, wypinać. Ale ja bym na waszym miejscu wolał sobie pomóc po prostu jakimiś szczypcami, żeby te klipsy zachować i można troszeczkę ścisnąć i to lepiej wyjdzie. Zdecydowanie polecam ściągnięcie tapicerki, tak? Jeżeli chodzi o demontaż lamp i tak dalej, to też ściągnięcie tapicerki zdecydowanie jest konieczne, tak? Żeby cokolwiek tutaj zrobić, żarówkę wymienić, czy całą lampę tą, jeżeli chodzi o klapę, także mamy dostęp pełny, wiadomo, że do mechanizmu wycieraczek, bo jeżeli nie otwiera nam się klapa tylna z przycisku, no to wiadomo, że w większości przypadków jest to niedziałający mikrostyk, one padają, bo są po prostu bardzo delikatne i z latami, jak to używamy, klikamy dużo bagażnika tego i trzeba go wymienić. Panowie, myślę, że to byłoby na tyle. Raczej nie zapomniałem nic. Jeżeli cokolwiek zapomniałem, to jest na pewno niuans. Widzicie, jak to jest skonstruowane, jak to jest zrobione, gdzie są śruby, co trzeba odczepić. Dziękuję wam serdecznie. Jak się podobało, oczywiście chociaż jednej osobie, to łapka do góry i będzie ok. Jak się nie podobało, łapka w dół oczywiście. Karcić, gonić i tak dalej. Nie ma problemu z tym. Będzie motywacja do następnych działań. Jak coś będę robił, to pokażę, bo jak ja coś szukam w internecie, to często, gęsto tego po prostu nie ma i nie ma gdzie skąd skorzystać, dlatego to mnie tak tchnęło do tego, żeby komukolwiek, chociaż jednej osobie pomóc, a wiem, że tam zdarza się, że ktoś zerknie, to no to ma jakby podpowiedź, tak? Po co ma połamać, po co ma demolować samochód, jak można to zrobić z pełną kulturą i niech już ja na przykład zapłacę to frycowe, nawet jak mi się coś połamie, trudno się mówi, no dla potomnych niech młodzież tego nie demoluje. Wszystkiego dobrego, panowie, pozdrawiam, cześć, ciusz!